Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie między innymi o finansach Daniela Obajtka, czyli jak ten łobuz tutaj próbuje nas, prawda, czarować i ukrywać kapuchę. O tym, jak Polacy masowo robią z siebie durniów w internecie. Nasz ukochany sarmata żartu Andrzej Dudu kolejny raz kłamie i na dodatek zostaje szybciutko wyjaśniony przez rodzinę rotmistrza Witolda Pileckiego, którego masakruje, ale to brzmi. Naukowcy odkryli, jaki typ mężczyzny podoba się kobietom najbardziej i muszę powiedzieć, że no tak, wszystko się zgadza, choć akurat nie w moim przypadku. Posłanka koalicji, której wysiadło zasilanie w trakcie wywiadu, burmistrz, który zarządza bazą z Klopa i wiele, wiele innych. Jeżeli chcecie wiedzieć, co u mnie, no to zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie, konto Orlos Antos, link do niego oczywiście w opisie odcinka. Będzie mi bardzo miło też, jeżeli zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem, co by, prawda, ten film się poniósł jak najdalej. Zaczynamy. Szanowni Państwo, zaczynamy od pięknego trollingu. Podoba się to dla mnie. Otóż dosłownie parę dni temu X, czyli dawny Twitter, ukrył lajki. To znaczy, my widzimy, co polubiliśmy, widzimy, kto polubił, co nam, ale nie widzimy, co inni polubili. No, szok. Ludzie wyszli na ulicę, zaczęły się protesty. Cały świat jednym słowem się skasztanił, bo na Twitterze nie widać lajków. Ludzie oszaleli. Na całe szczęście użytkownik profesor Pingwin znalazł sposób na to, aby odzyskać starą funkcję i móc znów cieszyć oczy lajkami swoich ulubionych artystów czy dziennikarzy. Naukowcy go nienawidzą, znalazł sposób, jak znów widzieć lajki na Twitterze. Otóż profesor Pingwin zachęcił użytkowników, aby wykonali bardzo prosty trik. Należy otworzyć okienko postu lub komentarza i wkleić do niego specjalny kod, opublikować i tyle. Kod jest również bardzo prosty, otóż wygląda on tak. Szanowni Państwo, setki użytkowników, jak nie tysiące Twittera, zaczęło wklejać zaszyfrowaną informację o tym, że są debile pod wszelakimi postami na Twitterze. Świat oszalał. Mało tego, okazało się, że napisanie, że jest się debile w komentarzu pod postem, kompletnie nic nie zmienia, jeżeli chodzi o widoczność lajków. Natomiast bardzo dużo daje nam do myślenia. Złapała się na to nawet wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Zapisu, pani Teresa Bochwic. Także serdecznie jej gratuluję. Teraz, no, przynajmniej wszyscy już wiemy. No dobrze, szanowni Państwo, ale oprócz wiedzy o społeczeństwie w minionym tygodniu poszerzyliśmy również wiedzę na temat finansów nieuchwytnego człowieka widmo Daniela Obajtka. Otóż chłop ukrywał się przed organami państwa, żeby przypadkiem nie musieć odpowiadać na niewygodne pytania przed komisją, prawda? Teraz w trakcie wyborów, a i tak te wybory wygrał i dostał się do Europarlamentu, trudne słowo. Szok i niedowierzanie. Kto by pomyślał, kto by przypuszczał, pan Obajtek w trakcie kampanii miał nawet ukrywać się w Budapeszcie, a i tak je wygrał. Teraz już po wyborach nikomu się nie chce go zaciągać przed komisję, co też jest podejrzane, ale już dobra, to wszystko jeden wielki cyrk, którego jesteśmy aktualnie jedynie biernymi obserwatorami. W każdym razie, szanowni Państwo, pan Obajtek jako europoseł będzie musiał wreszcie ujawnić swój majątek, a ten jest, że tak powiem, wysoce podejrzany. Jakiś czas temu na przykład mama pana Obajtka, Krawcowa, która zarabiała 1500 zł na rękę, nagle wyjęła, że tak powiem, 800 tysięcy złotych gotówką i zapłaciła nimi za udziały w firmie ERG Bieruń Folie. Nieprawdopodobne, ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby Krawcowe miały takie pieniądze, ale być może to tylko jakiś dziwny przypadek. Może wyjątkowo obrotna jest to Krawcowa. Obliczono, że musiałaby przez 10 lat odkładać swoje dochody, aby odłożyć 180 tysięcy, a tu proszę bardzo, w ledwie parę lat 800 tysięcy zapłaciła. Teraz, szanowni Państwo, majątek pana Obajtka znów się kurczy, bo tuż przed eurowyborami przepisał, no nie zgadniecie, 800 tysięcy złotych, tym razem na swojego syna. Dokładniej przepisał na niego warte 800 tysięcy udziały w firmie ERG Bieruń Folie. No cóż za historia, nieprawdopodobne. Okazuje się, że Don Orleone przekazał te udziały synowi, kiedy zaczęły wychodzić wszystkie te nieprawidłowości w Orlenie za jego rządów. No mniej więcej wtedy, kiedy ABW zaczęło prowadzić śledztwo w Orlenie w sprawie funkcjonowania w koncernie zorganizowanej grupy przestępczej. Pieniądze przepisał też nagle jakoś magicznie, nie dało się go odnaleźć. No tak jak mówiłem, bardzo tajemniczy jest to człowiek. David Copper pewnie zazdrości. A czym, szanowni Państwo, jest to legendarne ERG Bieruń Folie? Prosta sprawa. Wszyscy tam się po duchciach chlapali, że tak powiem. Jest to firma, która za rządów PiSu dostała od PiSu 30 milionów złotych dotacji. Szok i niedowierzanie. Nieprawdopodobne. Co ciekawe, firma się wypiera. Mówią, że Don Orleone ma mniejszościowy pakiet w firmie i nie wpływa w żaden sposób na jej funkcjonowanie. A co o rozdawaniu swoich pieniędzy przed wyborami mówi sam zainteresowany? To, co komu przekazuję zgodnie z obowiązującym prawem, jest moją prywatną sprawą i nie wymaga uzasadnienia. Jest to mój syn i nie jest osobą publiczną.
No faktycznie, jego sprawa, szanowni państwo, co my mu się będziemy tutaj, prawda, do kieszeni gapić? Co to nas obchodzi? Kto nigdy nie próbował ukryć majątku, przepisując na syna 800 tysięcy złotych, nie pierwszy rzuci, prawda, Danielem. Ciekawi mnie, co wy uważacie o finansach i generalnie o postaci Daniela Obajtka, czyli Don Orleone, i o tym, czy faktycznie w Polsce jest aż tylu ludzi umysłowo niezobowiązujących, bo ja odnoszę wrażenie, że no, nie jest dobrze. Jestem ciekaw, co sądzicie, tym bardziej, bo... Teraz zostawię terminki dobrej dla chłopca i dziewczynki, dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, a w nich między innymi naukowcy odkryli, jacy mężczyźni się bardziej podobają kobietom, wszystko się zgadza. Andrzej Dudu w tarapatach, otóż znowu nakłamał i atakuje go rodzina rotmistrza Witolda Pileckiego. Patrioci jednym słowem skichali się w gacie, nie jest kolorowo. Posłanka Koalicji Obywatelskiej dostała jakieś pauzy w dostawach do mózgu i to na wizji. Rodzina, która wypędzała demona z dziecka gałęziami, burmistrz, który zarządza bazą, czy tam wszystkim, generalnie z kibla. Nauka. Naukowcy Australijskiego Uniwersytetu Nowej Walii odkryli po długotrwałych badaniach, że w perspektywie długiego związku to mężczyźni z zarostem są chętniej wybierani przez partnerki. Czy mnie to dziwi? No, niekoniecznie. Panie poproszono, aby oceniły atrakcyjność mężczyzn z zarostem i bez. Wynik był, szanowni państwo, jednoznaczny. Wszystkie przebadane kobiety, a było ich prawie 10 tysięcy, uznały, że mężczyźni z zarostem są bardziej atrakcyjni i uznały ich za bardziej męskich, dominujących i seksownych. Potwierdzam same korzyści. No i a propos zarostu, to trzeba jednak, drodzy panowie, o niego, prawda, zadbać, bo zadbany zarost to jednak zadbany zarost. Kosmetyki Dobrody marki Cyrulicy to najlepszy sposób, jaki znam, jedyny, z którego korzystam, aby dbać o zarost. Polecam wam na przykład ten olejek Bourboneska, dzięki któremu zarost staje się mocny, zdrowy, ale jednocześnie delikatny i naprawdę pięknie pachnie. Też fajnie zadba o skórę pod brodą. No generalnie super sprawa, także polecam wam olejek do brody Bourboneska marki Cyrulicy. Myślę, że to doskonały prezent dla taty na Dzień Ojca, a teraz przy zakupie produktów ze sklepu Cyrulików otrzymacie z okazji Dnia Ojca właśnie naturalny dezodorant Deo & Jean. Otrzymacie go od najbliższego poniedziałku do Dnia Ojca. Oczywiście promocja trwa do wyczerpania zapasów. A teraz przechodzimy dalej do odcinka. Polska. Parę dni temu prezydent Dudu, nasz ulubiony dowcipniś w trakcie rozmowy w telewizji Republika, mówił o tym, że minister Sikorski zamierza odwołać z ambasady w Portugalii panią ambasador, czy ambasadorkę, nie wiem co wam lepiej brzmi tak swoją drogą, w każdym razie panią Joannę Pilecką, która, jak mówi, jest krewną rotmistrza Witolda Pileckiego, a w zamian za nią zamierza Sikorski wysłać tam jako ambasadora pana Sznepfa, który to z kolei, zgodnie ze słowami długopisa, jest synem człowieka, który kolaborował wraz z Sowietami przeciwko Polakom. No i tak się Dudu w rozmowie nawściekał, że prawda, krewnych patrioty szkalują Tuski i zamierzają postawić w zamian swojego niemiecko-rusko-żydowskiego pionka, aby zniszczyć polską kulturę, historię i takie. Ogólnie pan prezydent stwierdził, że Sikorski pragnie po prostu w ten sposób powrotu komuny. Na nieszczęście dla naszego stand-upera głos w sprawie postanowiła zabrać najbliższa rodzina rotmistrza Pileckiego, czyli jego wnuczki, które wystosowały oficjalne pismo do Dytka, w którym informują, że pani Joanna Pilecka nie jest ich krewną. I bardzo proszę już kolejny raz zresztą pana prezydenta o to, by nie wykorzystywał imienia ich dziadka, rotmistrza Witolda Pileckiego, w grze politycznej. Ha, ale kicha. Polityka. Posłanka Koalicji Obywatelskiej pani Marta zaliczyła poważną wpadkę na wizji. W minionym tygodniu w programie pani Moniki Olejnik w trakcie dyskusji z Waldemarem Budą z PiSu nie bardzo wiedziała, o czym mówi i co się dzieje. Otóż, szanowni państwo, po pytaniu o to, czy to dobrze, że pan Marek Magierowski, ambasador RP w USA, odchodzi, nastąpiło zwolnienie blokady maszyny losującej, jakieś zwarcie, coś tego. No i pani Marta zaczęła mówić o kimś zupełnie innym, czego nie wytrzymała nawet pani Olejnik i musiała ukryć twarz w dłoniach ze śmiechu. Na koniec, zamiast się przyznać do wtopy, zaatakowała Budę, że owszem, się pomyliła, ale za to Buda się pomylił bardziej kiedyś tam. No, cyrk. Nieważne z której strony, cyrk. Być może, nie wiem, panią poseł rozkojarzył tak bardzo właśnie poseł Buda, który faktycznie jest wyjątkowym umysłowym abnegatem. Ewentualnie to wina pogłosu na mikrofonie, choć specjaliści wciąż nie są w tej sprawie pewni. Dobrze, że pan Magierowski odchodzi, pani poseł? Skandaliczna informacja dla mnie. Ale co, skandaliczna, że odchodzi? Skandaliczne zachowanie pana prezydenta. Ale że co? No, że tak głęboko ingeruje. A, rozumiem. Ale czy dobrze, że pan Magierowski odchodzi z funkcji ambasadora w Waszyngtonie? W mojej ocenie nie. Znaczy, powinien być dalej ambasadorem, tak? Aha, rozumiem. Ale rząd nie chce, żeby był ambasadorem, bo rząd chciałby, żeby była... Zna pani panią Magierowskiego? Znam i znam historię jego rodziny, natomiast uważam, że te kwestie powinny być rozstrzygnięte. Ale jakiej rodziny?
no, tych korzeni. Ale czy pomyliła pani z... Nie, pani mówi chyba o czymś innym. A jeszcze panu prezydentowi... Nie, to pani poseł, to zupełnie inna historia. Rozmawialiśmy nie za o... Wiara, szanowni państwo, jeżeli ktoś opisując sprawę zaczyna od słów szok i niedowierzanie, no to ludzie kochani, no to jestem. No nie mogło mnie w tej sprawie, prawda, zabraknąć. Tak właśnie zachęciła mnie do przeczytania artykułu na Twitterze pani Marcelina, wydawczyni Faktu. Artykułu o rodzicach z okolic miejscowości Mojszewo, którzy postanowili szok i niedowierzanie wypędzić demona ze swojej ledwie rocznej córeczki gałęziami, nie gałęźmi. Wszystko zaczęło się przy drodze w środę 12 czerwca, kiedy to para w średnim wieku zatrzymywała samochody, pytając o najbliższego egzorcystę, o to, gdzie mogą takiego, prawda, jegomościa odnaleźć. Okazuje się, że jednym z zatrzymanych kierowców był policjant po pracy. Zachowanie pary wzbudziło jego niepokój. Dobrze, że nie wojnę. Przepraszam. W każdym razie, mężczyzna wezwał odpowiednie służby, jednocześnie śledząc samochód, którym odjechała para. Po chwili wjechali w leśną dróżkę, a tam zaczęli okładać córeczkę gałęziami, co później wytłumaczyli po prostu tak po ludzku odprawianiem egzorcyzmów. Próbowali w ten sposób z dziecka wypędzić demona. Normalna sprawa. Dość szybko rodzice trafili na oddział psychiatryczny, a dziewczynka na dziecięcy. Czy udało się wypędzić demona? Tego się już pewnie nigdy niestety nie dowiemy. Zło znów zwyciężyło. TVP. Szanowni państwo, Demagog, mój ulubiony portal TVP. Szanowni państwo, Demagog, mój ulubiony portal fact-checkingowy sprawdził, jak to tam aktualnie wygląda sytuacja z tak zwaną czystą wodą w TVP. No i szanowni państwo, szok i niedowierzanie. Po solidnej analizie, co tam się wyprawia, wyszło, że w maju 90% gości to byli politycy koalicji rządzącej, w tym ani jedna kobieta. Szczególnie przychylny politykom koalicji był program Pytanie Dnia, który pod tym względem pobił rekord i przez prawie 90% swojego czasu poświęcał się politykom z koalicji. Dla porównania, w programie Fakty po faktach na antenie niemiecko-żydowskiej stacji TVN jedynie trochę ponad 40% zaproszonych gości reprezentowało KO. W gościu Radia Z 29,9%, a w porannej rozmowie RMF jedynie 26%. Najrzadziej zaś reprezentowaną partią w programach publicystycznych w polskich mediach jest Konfederacja. Tak jak już wspominałem, w pytaniu dnia TVP w maju nie zaproszono ani jednej kobiety. Jeszcze zostawiam taką furtkę, że to nie jest tak, że politycy PiSu nie są zapraszani, tylko na przykład regularnie odmawiają zaproszenia. Natomiast o co chodzi z kompletnym brakiem kobiet w telewizji polskiej, nie mam pojęcia. Życie. Staram się nie myśleć o tym, ile mam lat i że czas płynie nieubłaganie, bo bym, wiecie, zwariował. Niestety cały świat mi o tym non-stop przypomina. Dziękuję. Życie, ty draniu. Jeżeli zastanawialiście się, jak starzy jesteście, mówię do ludzi mniej więcej w moim wieku, mam 12 lat, to jesteście tak starzy, że Bobas, który wcielał się w słoneczko w bajce Teletubisie, właśnie urodził swojego pierwszego Bobasa. Teletubisie, no taka bajka dla dzieci, w których parę kolorowych kosmitów, moim zdaniem w poważnym letargu umysłowym, miało przygody typu, że Tinky Winky zobaczył hulajnogę. No, tak było. No, przygoda nieprawdopodobna. Zawsze to lepsze od tych przeklętych Lippi and Messi. W każdym razie, tam w Teletubisiach było słoneczko, w które wcielał się jakiś Bobas. I ten Bobas, pani Jessica Smith, właśnie urodziła swojego własnego Bobasa. Swoją drogą, w roli słoneczka niebezpiecznie przypominała papieża Polaka, ale to chyba tylko moje zdanie. Po prostu, wiecie, ten kolor, no, nieważne. Wiara. W Zimbabwe doszło do niesłychanej sytuacji. Otóż arcybiskup chrześcijańskiego kościoła apostolskiego pan Emmanuel Mutumba wygrał w kasynie 30 tysięcy dolarów i była to najwyższa wygrana zanotowana w historii tego kasyna. W związku z tym zebrała się Rada Starszych i uznała, że no, kuźwa niemożliwe, żeby chłop wygrał tyle bez oszukiwania. A skoro jest sługą Bożym, no to pewnie sam Bóg mu podpowiadał, co obstawiać. Władze okolicznych kasyn zbanowały mężczyznę, oskarżając go jednocześnie o wizję od Boga dotyczące zwycięskich liczb. Z obawy o bankructwo mężczyzna dostał bana na wszystkie kasyna, nie tylko w mieście, z którego pochodzi, ale na generalnie wszystkie kasyna w kraju. Wszędzie jest niemile widziany. Co ciekawe, duchowny przyznał, że no, faktycznie otrzymał pewne wskazówki od Boga, jak uprawiać hazard, aby wygrać. Wygraną zaś przeznaczył na opłacenie czesnego w szkole dzieciakom uczęszczającym do jego zboru. Innym zaś pomógł założyć działalność gospodarczą, więc bardzo fajnie. Jak mówi, nie ma problemu z hazardem. Moim zdaniem jednak, szanowni państwo, skoro już sprawdził, że we wszystkich kasynach w kraju ma bana, no to chyba coś jest jednak na rzeczy. Brazylia. Szanowni państwo, no, krótka piłka. Zaraz zobaczycie krótkie nagranie, na którym były burmistrz Rio de Janeiro w trakcie sesji Rady Miejskiej połączył się przez Skype'a w trakcie, że tak powiem, dwójki. Chodzi o mężczyznę w lewym dolnym rogu. Zapraszam. Pela Comissão de Cultura, o senhor vereador Rocal. Favorável, presidente. Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor.
Perfeitamente. Dziś zachęcę Państwa do wsparcia Bramy Spotkań w Zamościu. Jest to nie tylko restauracja, ale też spółdzielnia socjalna, która stała się też drugim domem dla wielu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od lat angażują się w zbiórki na potrzeby chorych dzieci czy akcje krwiodawstwa. Teraz jednak potrzebują naszej pomocy, ponieważ powódź zniszczyła to miejsce. 4 czerwca woda całkowicie zalała Bramę Spotkań, niszcząc meble, sprzęt AGD, a także zupełnie rujnując ogródek letni. Generalnie aktualnie jest to po prostu ruina. Bardzo Państwa namawiam do wsparcia tej zbiórki. Link oczywiście jak zawsze w opisie tego odcinka. Granica. Na granicy, co się dzieje, każdy wie, nic śmiesznego. Natomiast do jej obrony właśnie włączyli się polscy rolnicy, którzy są wściekli, że jak to mówią, wojsko na granicy nie może oddać strzału, a policja w Warszawie strzela do protestujących rolników. W związku z tym rolnicy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i własnoręcznie pomóc w obronie granicy. A w jaki sposób, Państwo zapytacie? Otóż oddolny ogólnopolski protest rolników zamierza regularnie polewać tereny pasów przygranicznych świńską gnojówką. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Kto nie widział, ten je pomidorował z ziemniakami. Taki wariant ostatnio słyszałem i to się w głowie po prostu nie mieści. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze, a teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.